Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. Wójt gminy Żyraków Marek Rączka z nami o poranku w studiu RDN. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Panie wójcie, jak pan zobaczył to słońce o poranku, a nie deszcz w końcu po 2 tygodniach opadów, to odetchnął pan z ulgą? Można powiedzieć, że nawet dzisiejsza noc była spokojna. Spaliśmy spokojnie, ja spałem spokojnie, pracownicy urzędu gminy, strażacy, mieliśmy spokojną noc dzisiejszą. Po kilku dniach wcześniejszych niepokoju i syren, które wzywały strażaków do zabezpieczenia domostw naszych mieszkańców. No właśnie, te intensywne opady mocno dały się we znaki mieszkańcom gminy? Praktycznie ostatnie kilka dni, czyli można powiedzieć w nocy z niedzieli na poniedziałek, wtorek, to były te najtrudniejsze dni, kiedy musieliśmy zabezpieczać domostwa naszych mieszkańców, szczególnie w jednej miejscowości Bobrowa, gdzie przepływający przez tą wieś potok Bobrowski dość mocno dał się we znaki, podnosząc poziom swój i podtapiając domostwa przylegające bezpośrednio do tego potoku. Samorządowcy z regionu tarnowskiego narzekają także w tym programie na zaniedbane rowy melioracyjne i w tym upatrują między innymi przyczynę wielu podtopień. Jak sytuacja wygląda w gminie Żyraków? Jaki jest stan tych rowów? Znaczy, nie chciałbym zostać odebrany jako dołączający do tych narzekań. Niemniej jednak prawdą jest, że potoki, które przepływają przez gminę Żyraków, mam tutaj na myśli potok Bobrowski, potok Wiewiórecki, są w gestii Wód Polskich i niestety bieżąca konserwacja tych rowów w stosunku do potrzeb jest niewystarczająca. Do tej pory jedno koszenie dna skarb brzegów jest wykonywana w okresie późniejszym, już w późnej jesieni. Natomiast kiedy przychodzą intensywne opady deszczu, powodują nagłe wezbranie tychże potoków ze względu na to, że swobodny spływ wody jest ograniczony przez trawy, które porastają te potoki. W zeszłym tygodniu rozmawiałem z dyrektorem zlewni tutaj Jasielskiej Wód Polskich, który odpowiada tutaj za nasz teren. No, według informacji, które posiadamy z podkarpackiego zarządu melioracji urządzeń wodnych, to mamy informację, że od przyszłego roku będą te wykaszania trwały, odbywać się będą dwukrotnie w ciągu roku. No, w tym roku jeszcze musimy poczekać teraz, aż te wody opadną i będzie dokończona konserwacja tych żerowów. Panie wójcie, co oznacza ustanowiony dębicko-ropczycki klaster energii, do którego przystąpiła także gmina Żyraków? Zgodnie z przepisami jest możliwość zawierania porozumień przez gminy. Jeżeli to są gminy z dwóch różnych powiatów, to wtedy może być maksymalnie 5 gmin. Jeżeli to jest z jednego powiatu, to wtedy nieograniczona ilość gmin może zawierać klaster energii. I taki właśnie klaster 5 gmin Żyraków, Dębica z powiatu dębickiego i Wieżyce, Ostrów i Ropczyce, które są jak gdyby tą gminą, samorządem wiodącym. Podpisaliśmy w zeszłym tygodniu porozumienie, na mocy którego będziemy wspólnie prowadzić działania mające na celu pozyskiwanie różnego rodzaju środków na inwestycje, które będą obniżać niską emisję, bo to zagrożenie jest na dzień dzisiejszy nie tylko w skali naszego obszaru, ale w skali całego świata, bym powiedział. W związku z powyższym w obecnej perspektywie finansowej będą środki finansowe dedykowane dla tego typu przedsięwzięć jak klastry energetyczne, w których owszem, my jako samorządowcy podpisaliśmy porozumienie, będziemy tutaj wyszukiwać możliwości zdobycia środków, które pozwolą nam realizować inwestycje na przykład w odnawialne źródła energii, które będą ograniczać tą niską emisję, czyli emisję zanieczyszczeń do atmosfery, jak również będzie możliwość lepszego i większego pozyskiwania środków dla mieszkańców naszych gmin, które pozwolą właśnie na wymianę na przykład starych
innych źródeł emisji, piecy, które są opalane źródłem stałym. A dużo jeszcze tych kopciuchów w gminie Żyraków, panie wójcie? To nie tylko w gminie Żyraków, tylko w skali i naszego klastra i całego kraju jest jeszcze dużo. Między innymi teraz realizujemy, należymy też do Związku Gmin do Rzecza Wisłoki, realizujemy program poprawy jakości powietrza poprzez wymianę właśnie kotłów na paliwo stałe, na kotły gazowe. W naszej gminie obecnie wymienianych jest 106, ma zostać wymienionych 106 kotłów u naszych mieszkańców. Projekt ten jest realizowany właśnie teraz w okresie letnim i jesiennym. Mam nadzieję, że przed sezonem grzewczym też 106 gospodarstw będzie wyposażone już w piece i całą aparaturę pozwalającą na ogrzewanie tych domów w sposób, że tak powiem, niezagrażający środowisku. Na jakie dofinansowanie mogą liczyć mieszkańcy w tej sprawie? To jest 80% kosztów kwalifikowanych. Wartość zadania wynosi ponad 1 600 000, jeżeli chodzi o naszą gminę. 1 500 000 to są środki kwalifikowane, około 1 300 000 jest dotacji, czyli praktycznie mieszkaniec ponosi 20% kosztów tejże inwestycji, otrzymuje bardzo nowoczesny kocioł gazowy, jeżeli potrzeba, to jest kocioł dwufunkcyjny, który podgrzewa ciepłą wodę użytkową, który również ogrzewa mieszkanie. Panie wójcie, uczniowie wrócili do szkół. Dzisiaj pierwszy dzień zajęć w szkole po wczorajszym pierwszym dzwonku. Będą szczepienia w szkołach gminy Żyraków? Są takie chęci, są takie deklaracje wstępne rodziców? Jak dobrze wiemy, województwo podkarpackie nie należy do tych, które jest zaszczepione w wysokim procencie i również podobna sytuacja jest na terenie naszej gminy. Na dzień dzisiejszy mamy 3 ośrodki zdrowia, które deklarują chęć szczepienia mieszkańców i ja osobiście też w jednym z nich zostałem zaszczepiony, ale jeżeli chodzi o szkoły, na dzień dzisiejszy takich informacji nie ma. Niemniej jednak, ponieważ szczepienie dzieci nie jest obowiązkowym szczepieniem, w związku z powyższym informacje o takiej możliwości zostały przekazane wszystkim rodzicom. Jeżeli będzie zainteresowanie, w poszczególnych szkołach będziemy takie punkty organizować. Tak jak pan wójt powiedział, gminy województwa podkarpackiego należą do najsłabiej wyszczepionych w kraju. Z czego to wynika? Dlaczego mieszkańcy nie chcą się szczepić? Jest to temat na pewno bardzo złożony. Wpływ tutaj mają różnego rodzaju informacje, które docierają do mieszkańców z różnych źródeł. Nie zawsze wszyscy do końca rozumieją potrzebę zaszczepienia, skorzystania z tej możliwości. Tak jak informacje płynące z ośrodków rządowych mówią, że aby osiągnąć tą odporność zbiorową, jeszcze powinniśmy na dużo większym stopniu zostać zaszczepieni. No, w gminie Żyraków na 7 samorządów powiatu dębickiego to wyszczepienie jest na poziomie powyżej 30% według statystyk, które bodajże wczoraj sprawdzałem. No, jesteśmy w powiecie na 3. miejscu, niemniej jednak to nie jest pod względem ilości osób zaszczepionych wynik satysfakcjonujący. No właśnie, tymczasem eksperci mówią coraz głośniej o czwartej fali zakażeń. Rząd rozważa powrót do stref czerwonej, żółtej i zielonej w przypadku rosnącej liczby właśnie zakażeń koronawirusem. Przedsiębiorcy w gminie Żyraków wytrzymają ewentualny kolejny lockdown, kolejne zamknięcie. Jesteśmy w kontakcie z przedsiębiorcami, staramy się również z naszej strony umożliwiać im, czy łagodzić te skutki lockdownu, skutki, konieczność ograniczenia swojej produkcji, czyli ograniczenia również zysków. Staramy się również w jakiś sposób pomóc poprzez umorzenia bądź rozłożenia podatków należnych gminie, które są zobowiązani płacić na rzecz gminy. Panie wójcie, na jakie inwestycje liczy pan z Polskiego Ładu? Jakie wnioski zostały złożone?
Oczywiście każdy samorząd miał możliwość złożenia 3 wniosków i myśmy z tego skorzystali. 2 z tych wniosków dotyczą priorytetu pierwszego. Jeden to jest, i dla mnie to jest bardzo ważna rzecz, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej, jak również rozbudowa stacji uzdatniania wody w Żyrakowie. To jest wniosek opiewający na 17 milionów złotych, jeżeli chodzi o koszt tychże inwestycji. Te dwie inwestycje są nam niezbędne, jeżeli chodzi o potrzeby mieszkańców. Nasze miejscowości bardzo intensywnie się rozbudowują, coraz więcej mieszkańców przybywa do nas, no i potrzeby jeżeli chodzi o dostawę wody, jak również odbiór ścieków są coraz większe i te dwie inwestycje są niezbędne. To jest jeden z pierwszego priorytetu. Drugi z pierwszego priorytetu to jest rozbudowa, przebudowa dróg na terenie gminy. W sumie obejmuje on około 9 kilometrów dróg gminnych, praktycznie na terenie całej gminy. Jeżeli by tutaj się udało otrzymać dofinansowanie, wówczas te odcinki będą naprawione. To jest wartość 5 milionów złotych. I trzeci wniosek, który był według założeń wnioskiem bez ograniczeń, jeżeli chodzi o kwotę, to jest z drugiego priorytetu. Wartość tam zadań wynosi 25 milionów złotych. Ogólnie można powiedzieć, to jest budowa, rozbudowa, przebudowa budynków infrastruktury kulturalno-oświatowej na terenie gminy, budowa sali gimnastycznej w Górze Motycznej, budowa sali gimnastycznej w Mokrem, budowa, rozbudowa remis w kilku miejscowościach, gdzie również oprócz części przeznaczonej dla strażaków również odbywają się zajęcia kulturalne. Panie wójcie, jakie plany na kolejne rozdania Polskiego Ładu? Są już jakieś przymiarki? No, czekamy na rozstrzygnięcie tego pierwszego naboru. Jeżeli będzie informacja, na które zadania otrzymaliśmy pieniądze, mamy świadomość, że ile jest pieniędzy, jakie jest zapotrzebowanie z drugiej strony i zdajemy sobie sprawę z tego, że być może nie wszystkie wnioski zostaną pozytywnie załatwione, ale rozpatrzone. Natomiast są zapowiedzi, że we wrześniu będzie już kolejny nabór, więc będziemy się dostosowywać do tego, co otrzymamy po pierwszym naborze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wójt gminy Żyraków, Marek Rączka. Dziękuję bardzo.